Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym materiale wideo z serii Super Mario Bros. Wonder. Z tej strony Macintosh i słuchajcie, kontynuujemy naszą przesprawę, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć, ale dobrze mi idzie dzisiaj, najzwyczajniej w świecie z językiem polskim. Najzwyczajniej w świecie, przepraszam was za to, ale zaczynamy naszą dalszą przeprawę przez tutaj te wodospady, magmy. Gdzieś w najgłębszych głębinach głębokich Deep Magma Bog. Bog to jest bagno. Dobrze, w głębokich bagnach magmy. Przecież głębokim bagnie magmy. Wavy ride through the magma tube. Wavy, czyli falista. Tak, to będzie tłumaczone jako falista. Nie pofalowana, tylko falista, bo magma może falować, w sensie mogą wytwarzać się na niej fale, tak jak na oceanie, więc możemy powiedzieć, że falista. Nie falista, tylko pofałdowana, też można powiedzieć w sumie. Teraz nie mogę się zdecydować, które tłumaczenie będzie tutaj najlepsze. Anyway, pofalowana przejażdżka przez tubę wypełnioną magmą. Okej, dobra. Poziom trudności wzrósł. Poziom trudności wynosi obecnie 4 i... aha. Wszyscy na pokład? No fajnie, wszyscy na pokład. Au! Tego to się nie spodziewałem. Okej. Tego też się nie spodziewałem. My mamy przeżyć chyba 45 sekund. Czy ile tam gra chce, żebyśmy przeżyli? Okej. 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 To było niezłe. Takiego małego wyzwania, to powiem wam szczerze, ja się nie spodziewałem w tym miejscu. I mam takie dziwne wrażenie, że ten poziom będzie... że ten poziom będzie diabelnie krótki. Jak tak na niego spojrzymy? Kurczę, wiecie co? Zastanawiam się. Jakby to zrobić? Powiem wam, że się udało to zrobić w taki sposób, jakbym ja chciał to zrobić. Au! A to już nie wyszło. Czy my możemy... Nie możemy przez lawę! No, to skończyło się rumakowanie, moi drodzy. Możemy za to poziom zestartować. Przez co w tym momencie nie stracimy niczego. Ktoś powie, chwila. Dlaczego to tak w ogóle zadziałało? Otóż zadziałało tak, ponieważ... jakby to wam powiedzieć, no ktoś w Nintendo zaspał i najzwyczajniej w świecie no stworzył ten poziom w taki sposób, w ogóle stworzył tą mechanikę w taki sposób, że najzwyczajniej w świecie nie działa to tak, jak powinno to działać. Powinniśmy, wiecie, w momencie, kiedy gra, czy też my, jako gracz, restartujemy sobie ten poziom, to my, jako gracz, nie powinniśmy od tak bez żadnych, wiecie, bez żadnych, nie tyle komplikacji, co... bez żadnych tutaj
bez żadnego najzwyczajniej w świecie, żadnej kary, nie powinniśmy od tak sobie po prostu ukończyć tego wszystkiego. Powinniśmy dostać jakąś karę za to, że no niestety, ale... Dobra. A to, żem ska puścił najzwyczajniej w świecie, ale... Właśnie, powinniśmy w tym momencie mieć... No, w tym momencie powinniśmy mieć to wszystko zebrane. Na takie coś, jak teraz się stało, to ja się mogę zgodzić. Nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu. Nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu, bo to, co właśnie zrobiłem teraz, no to już była ewidentnie moja wina. To ogarnięcie tego w nie taki sposób, jak powinniśmy. No, ale mówię, no to nie jest fair. Zobaczcie, mamy jeszcze, jakby nie patrzeć... Mamy jeszcze, moi drodzy, 98 żyć. I co chwilę nowe życia zdobywamy. Więc co to za problem, żeby po prostu co nieco tutaj więcej zdobyć. Nice. Mogłem tam też zostawić. Już inni gracze zostawili swoją stójkę. Nie będziemy zostawiać tam stójki, zważywszy na to, że najzwyczajniej w świecie... Aha. Czekajcie. Chcę coś spróbować. Nie. Musimy zaczynać cały poziom od nowa, jeżeli chcemy zdobyć górną część. Nie spodziewałem się tego, że w tym momencie pojawi się, słuchajcie, flaga. Czyli musimy powtórzyć ten poziom. O nie. O nie, ale teraz powinno pójść szybciej, ponieważ nie mamy tutaj, wiecie, nie mamy tutaj już potrzeby kombinować ze zdobyciem tego wszystkiego. I co najważniejsze... mamy, słuchajcie, wiertło. A jak mamy wiertło, możemy zrobić coś takiego. Możemy po prostu się ukryć przed każdym możliwym przeciwnikiem. Dzięki czemu nie będziemy musieli tutaj niczego absolutnie robić. Krótki ten poziom, jeśli mam być szczery. Ten poziom jest bardzo, ale to bardzo krótki. No cały problem w nim polega... Cały problem z tym poziomem, jak dla mnie, polega na tym, że najzwyczajniej w świecie my musimy czekać. No w tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko i wyłącznie czekać i... No i najzwyczajniej w świecie, no co zrobicie w tym momencie, słuchajcie? No nic nie zrobicie. Okej. Okay. Wchodzimy. Ja wiem, gdzie tutaj wszystko jest. Szybko poszło. Szybko poszło i wiem, że my musimy dotrzeć tutaj na szczyt. Widzę, że ten Antonio, z którym graliśmy, który ma zawrotne 35 650 punktów, gdzie my mamy tych punktów tylko 2800. Wow. No to, moi drodzy, jeżeli się uważnie przyjrzycie, to ten szanowny pan Antonio tutaj też tylko i wyłącznie był po to, żeby zdobyć szczyt tej flagi. No i nice, bo dzięki temu odkryliśmy, słuchajcie, kolejny poziom. W tym wypadku poziom, który się nazywa Dragon Boneyard, czyli cmentarzysko smoków. Wiem, Boneyard to jest... cmentarz wypełniony kośćmi, ale
nie mówi się w języku polskim, że to jest jakaś kościarnia albo coś w tym stylu, tylko cmentarzysko, tak? To jest niestety to, że my nie mamy jakiegoś odpowiednika angielskiego słowa, więc cmentarzysko smoków może być. Zobaczymy, z czym się tak właściwie to je. Znowu mamy 99 punktów życia. Co ja mam z tymi punktami życia? Mamy 99 żyć. O, mamy uważać na swoje kroki, na to, gdzie stajemy. O! O! Widzę, że gra bardzo. Dobra, czekajcie. Zrestartujemy sobie ten poziom. Bo zapomniałem, że mamy, słuchajcie, naszego bańko kwiatka. I jedno, co muszę tutaj przyznać, to, że... Że faktycznie... Ten poziom można przejść na parę różnych sposobów. Teraz... Okej. Wziąłem i pominąłem tamtą... Moi drodzy! Sekret? Czyżbyśmy znaleźli sekret? Znaczy, było widać już ten sekret wcześniej, ale pytanie ze 100 punktów, gdzie on nas zaprowadzi? On nas chyba... Tu! Weź tą monetę! Wierzę w ciebie, powodzenia, no. Dzięki za dużą ilość panów kwiatowych, szanowny gadający kwiatku. Nie no, to nie był sekret. To nie był sekret w takiej postaci, że... Że wiecie. Okej. Okej. Tego, słuchajcie, się nie spodziewałem. Tak właściwie. Tego, co tu się właśnie wyprawia. To się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się także tego, co teraz się będzie działo, czyli że troszeczkę to przyspieszy. Mam takie dziwne wrażenie. Chciałem powiedzieć, że albo coś za chwilę pominiemy, albo będziemy zmuszeni do wyboru, którą tak właściwie drogą chcemy iść, czy chcemy w środku się znaleźć tego kółka, czy może jednak chcemy być na jego wierzchu, na jego zewnętrznej stronie, wewnętrznej czy zewnętrznej stronie, tak powinienem powiedzieć. I co my tu mamy? Oprócz tego, że mamy masę przeciwników. Cudokwiatek. Chwila! Czy my żeśmy ożywili tego smoka? Czy my żeśmy właśnie w tym momencie odkryli kolejne sekretne przejście? Wow! Wow! Pan Smok, to było bardzo niebezpieczne, co pan teraz zrobił. Szczególnie... chciałem powiedzieć, my w magmę za bardzo nie możemy wejść. Wyglądasz jak... Wyglądasz jak coś, co jest bardzo spokrewnione. Dalece spokrewnione, powinienem powiedzieć, z Yoshim. Mam nadzieję... czy ty właśnie chowasz się w tą lawę? Tak, schowałeś się w tą lawę, ale... Nic poza tym. Proszę, powiedzcie, że to jest kolejne sekretne wyjście. Spróbuj ponownie. Aha, spróbuj ponownie w tym sensie, że... Udało się. Spróbuj ponownie, czyli...
to nie mieliśmy sekretnego wyjścia z tego poziomu, tylko mamy zwykłe wyjście, które możemy pominąć tym, że będziemy mieli, słuchajcie, właśnie tą przejażdżkę na tym smoku i wow, to było naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Podobało mi się to, naprawdę. Czasami te cudokwiatki są mega zaskakujące, a czasami są czymś, co można by było się w pewien sposób spodziewać, ale wiecie, prezentacja tego sprawia, że nie do końca tego się spodziewaliście w 100% w taki sposób, jak zostało wam zaprezentowane. Mamy 26, słuchajcie, cudonasionek, czyli zdobyliśmy wszystkie do tej pory. Ergo, możemy odblokować sobie to przejście, a tym samym możemy dokonać, możemy wykonać, możemy wziąć udział, chyba będzie najlepiej tutaj powiedziane, w kolejnym wyzwaniu eksperckim jednej z naszych tutaj naszywek i tym razem będzie to Jetran 2, czyli znowu mega szybkie bieganie i podejrzewam, że zdziwimy się, że będziemy mogli biegać sobie po lawie. Tak, mega szybkość. Zapomniałem, jak Jetran, słuchajcie, działa. Zapomniałem o tym. Ta. Zapomniałem, jak to działa. I tyle wam mogę powiedzieć, że fakt, że my możemy przez chwilę biegać w powietrzu, to jest coś, do czego się nie przyzwyczaję. I zobaczcie, tu restart poziomu, bo nie damy rady już tutaj nic z tym faktem niestety zrobić, jak tak się zawiesimy. Ale bardzo się cieszę, że gra na początku, chociaż przez sekundę przypomina graczowi, w jaki sposób okej. Dobra, jeszcze raz musimy to. O nie. Restart poziomu. Za bardzo kombinowałem. To jest poziom, niestety, to wyzwanie. Jeżeli chcecie je wymaksować, jeżeli chcecie zdobyć wszystkie cudomonety, że raczej nie cudomonety, tylko te 10-kwiatówki, to niestety, ale musicie tego poziomu nauczyć się poniekąd na pamięć. Ho, 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 ho. Gro. To było nie fair. To było nie fair, bo trzymałem cały czas w prawą stronę, żeby dobiec do ściany, żeby się nie zatrzymać w połowie drogi. I nagle gra daje nam rurę, przez którą możemy wejść. No. No. Nie do końca, że tak powiem, to było fair. Ale okej, okay, dobra. Nie było to w 100% fair? O nie. Dobra, teraz nam się, słuchajcie, udało. I niech zgadnę, teraz trzeba pamiętać o tym, że możemy tutaj właśnie w taki sposób skoczyć, biegnąć przez chwilę, trzepocząc nóżkami w powietrzu. No dobra. To nie jest mój ulubiony power-up, to nie jest moja ulubiona naszywka tak właściwie. Więc no nie wypowiem się w jakiś sposób tutaj szczególnie specjalny na ten temat. Aczkolwiek gdybyśmy mieli, słuchajcie, taką możliwość w grze, że naszywki zmieniamy w środku poziomu, albo jesteśmy zmuszani do tego, żeby konkretne sekcje poziomów przechodzić z konkretnymi naszywkami, na przykład mielibyśmy poziom, gdzie gra zmieniałaby nam pomiędzy właśnie tą naszywką, a na przykład naszywką triple jumpa, czy też raczej tego timed jumpa, to wówczas powiedziałbym, że to jest genialny, genialny pomysł. A w tej implementacji, jaką tutaj mamy, no nie do końca. Okej. Okay.
Tego się nie spodziewałem. Kolejne wyzwanie na szywki eksperckie. Niewidzialność 2. Coś czuję, że mamy przed sobą taką aleję wyzwań, która doprowadzi nas do sekretnego, wiecie, do sekretnego poziomu. Okej. Okej, udało się. Au, to będzie boleć. Już wiem, co gracze robią tak właściwie z tym wszystkim. Dobra. Ca, mam takie stinking suspicion, moi drodzy. Mam takie stinking suspicion, że my... Wonderful, super, że my możemy bardzo mocno nadużywać tego, jak komunikujemy się z graczmi, z innymi graczami, kiedy mamy tak właściwie, słuchajcie, tą niewidzialność. Wydaje mi się, że to jest kolejny z badży, który jest dość mocno nieprzewidziany, w jaki sposób on powinien działać. Nie dzięki, nie chcemy go używać. Tak samo nie będziemy chcieli używać Springfita, czyli tych odbijających się nóg, sprężynowych nóg tak właściwie. Z tego co pamiętam... Okej. Dobra. Wiecie, co mnie przygotowało do tego granie w... Okej. Tu już jest... Bardzo, ale to bardzo... Ta końcówka była bardzo trudna, ale ogólnie rzecz biorąc takie odbijanie się niby niekontrolowane, a jednak kontrolowane, przygotowały mnie do tego różnego rodzaju romhaki z Super Mario Worlda najzwyczajniej w świecie, bo tam często gęsto jest tak, że musicie odbijać się bardzo często, na przykład macie platformę wielkości jednego bloku i musicie wyskakiwać raz w lewo, raz w prawo, musicie po prostu takie utworzyć, ponieważ po środku spadają na was na przykład przeciwnicy, a na samym końcu znajduje się coś, co musicie podnieść, na przykład właśnie wyskocznia, czy też raczej powinienem powiedzieć sprężynka, którą musicie złapać i którą musicie użyć gdzieś tam później, żeby móc dostać się wyżej, bo inaczej nie przejdziecie dalej tego poziomu. A jeżeli nie złapiecie, no to trudno, musicie zginąć i powtarzać całą na przykład sekcję tego poziomu. Nie dzięki, nie chcemy tego używać, Florianie, mój szanowny. No i wychodzi na to, że moi drodzy, dotarliśmy do specjalnego świata, tak jak mówiłem, że zakończy się to dotarciem do specjalnego świata. I specjalny poziom głębokiego magma bagny, brawo mózgu, głębokiego bagna magmy, specjał głębokiego bagna magmy, solarny toczek. Tak to sobie nazwijmy, że to jest toczek, że te kulki nazywają się toczkami i zostańmy przy tym, że one faktycznie są toczkami. Niby to jest, słuchajcie, poziom, który ma
5 gwiazdek trudności. Ale... O, proszę bardzo! O nie. Restart poziomu. Dobra! To jest bardzo, ale to bardzo ciekawy poziom. No. Widzę, że to Dead miała ten sam poziom co ja. Znaczy ten sam poziom, ten sam problem co ja początkowo. Okej. Dobra. To, moi drodzy... To, że tutaj my to w taki sposób możemy zrobić... Wydaje mi się, że to jest... zamierzone. Au! Au! Nie trafiłem, słuchajcie, w... Nie trafiłem w tamten przełącznik. No i skończyło się jak się skończyło. Musimy bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, dokładnie trafiać w te... O, w to. O. Ciekawe, czy nam się teraz uda, wiecie? Udało się. O, wow. Teraz nam się nie udało, ale to znaczy, że nie musimy już podnosić tamtej kolejnej 10-kwiatówki, bo mamy obydwie. Więc teraz musimy się skupić na trzeciej 10-kwiatówce. Jak my, moi drodzy, ją znajdziemy, no to nie trzeba się już niczym, słuchajcie, tutaj w żaden sposób martwić. Okej. Nie wcisnąłem skoku. Nie wcisnąłem skoku, moi kochani. No, tak też się czasami zdarza. Spokojnie mamy do przepalenia jeszcze 96 żyć, więc absolutnie nie martwię się tym, że nam tutaj na chwilę obecną nie wychodzi. Zawsze możemy też te życia dokupić. Bo sami wiecie, że możliwość kupowania żyć w tej grze jest bardzo, ale to bardzo... O nie... Too bad. No nic z tym nie zrobimy. Źle zrobiłem, że trzymałem skok. Że trzymałem skok na samym początku. W ogóle to się zastanawiam, słuchajcie. Czy my jesteśmy w stanie ten poziom przejść bez cudokwiatka? Bo ogólnie rzecz biorąc, powinno się dać ten poziom przejść. Powinno się dać ten poziom przejść bez konieczności posiadania cudokwiatka. Dobra. O, widzę, że im dalej w las, tym trudniej. Ale to nie feller. Podoba mi się ten poziom. Podoba mi się w ogóle koncept, podoba mi się w ogóle ta transformacja już... Wcześniej mówiłem o tej transformacji, że ona faktycznie mi się, słuchajcie, podoba. Jako jedna z niewielu wydaje mi się bardzo, ale to bardzo... niszczycielska. I przy okazji bardzo... Nie mogę się zatrzymać, chłopie! Chciałbym się zatrzymać, ale... Ale jeżeli się zatrzymamy, to ja podejrzewam, że to się dla nas bardzo, ale to bardzo źle skończy.
O, wow. O, wow, moi drodzy. Zostawmy komuś tutaj ewentualną pomoc i skończmy ten poziom. Wow. No nie spodziewałem się tych smoków na koniec, które szczególnie, że jak my zjeżdżaliśmy po nich w tym samym kierunku, w którym one płynęły, to dzięki temu my dostawaliśmy dodatkowej prędkości, więc zmieniało się nasze momentum, ergo trzeba było w zupełnie innym timingu tutaj brać i reagować na to, co się znajdowało, słuchajcie, przed nami. I z tego, co widzę, to my żeśmy zrobili, mi się wydaje, tak, zrobiliśmy, słuchajcie, wszystkie poziomy, jakie tutaj były, oczywiście, prócz tego poziomu, czyli półfinałowego testu powtórki z Pirania Plantów. Nie zrobiliśmy jeszcze tego, ale I've got variety of standees, możemy sobie kupić standeesy przykładowo, bo dlaczego by nie, dla naszej szanownej... dla kogo moglibyśmy? Sold out... weźmy dla Nabita, bo wydaje mi się, że dla Nabita w ogóle nie mamy żadnych standeesów. Nie, mamy jednak jakieś standeesy. Możemy kupić parę standeesów dla Nabita i możemy też kupić jakiś standees dla naszego szanownego zielonego Yoshiego. Ta. Możemy nawet kupić do końca standeesy wszystkie dla naszego szanownego zielonego Yoshiego, bo nie wydaje mi się, żeby było nam aż tyle tych kwietnych monet potrzebne. A jeszcze dostaniemy, pamiętajcie, 100 kwietnych monet w nagrodę za to, że znaleźliśmy wszystkie nie kwietne monety, ale wszystkie cudonasionka w głębokim bagnie magmy. Więc mamy z czego wydawać. Mamy tak właściwie 3 standeesy do kupienia dzięki temu. I no co, no nie pozostaje nam nic innego, moi drodzy, jak zakończyć dzisiejszy materiał wideo, jeśli chodzi o naszą serię z Super Mario Bros. Wonder, ten materiał wideo z niej. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was przede wszystkim do tego, abyście pozostawiali po sobie komentarze, bo komentowanie nie gryzie, a ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się do nich odnieść w miarę swoich możliwości. Najczęściej odpisuję wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się, że odniosę się do waszego komentarza, bądź zastosuję się do waszego komentarza, jeżeli to będzie jakaś, wiecie, jakaś forma podpowiedzi, sugestii i tak dalej, w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Ale zachęcam was również do tego, abyście pozostawiali po sobie konstruktywną krytykę po tym, jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, bo wasza ocena oraz wasz komentarz sprawiają, że te materiały wideo stają się bardziej widoczne nie tylko dla was, obecnie subskrybujących, ale również dla ewentualnych nowych subskrybentów danego kanału. A jeżeli chcecie mieć 100% pewność, że nie pominiecie żadnego materiału wideo, który będzie opublikowany na kanale, ani też nie pominiecie żadnego, słuchajcie, streama, strumienia świadomości, jak ja to zwykłem zwać, to pamiętajcie o wciśnięciu również tego dzwoneczka. Podobno to działa, aczkolwiek ja poddaję to w pewne wątpliwości i nie jestem 100% pewien, jednakże zachęcam was również do tego. I cóż, tyle by było w tym dzisiejszym materiale wideo. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!